Jest ze mną Monika Michalik, nasza brązowa medalistka w zapasach. Już po tym wszystkim, po tych wielkich emocjach, siedzimy sobie na trawie. Wprawdzie śniadania na trawie nie ma, ale jest na trawie medal. Mogłabyś, Monika, go trochę pokazać jeszcze raz go do kamery, żebyśmy wszyscy my, widzowie, się nim nacieszyli. No właśnie, czy już zeszła ta adrenalina po tej ostatniej decydującej o medalu walce z Rosjanką? No myślę, że już jest dobrze, że no ogólnie noc praktycznie miała mnie przespaną, bo tam w ogóle no się myślało i w ogóle, ale już tak jest okej. Monika, powiedz, co powoduje, że sportowiec, kobieta wybiera taką dyscyplinę jak zapasy? Wydaje mi się, że to też może jest taki też przypadek i w ogóle, no bo ja też, znaczy ogólnie pochodzę z Czciela, a tam ogólnie jest sekcja zapasów. No i tak rozpoczęłam tam, no tam tylko ogólnie, no są zapasy, to jest mała miejscowość, małe miasteczko, no i dlatego zapasy. No i to taki jakby przypadek, jakby, no nie wiem, no były, poszłam. No tak, ale jedna sprawa to jest iść, dużo dzieciaków wchodzi na zapasy, a druga sprawa to jest powiedzieć sobie w pewnym momencie, kurczę, ja to chcę robić przez całe życie, chcę być medalistką, może nawet olimpijską. No dokładnie tak jest, że fajnie, jak też dużo dzieci chodzi na zapasy i też fajnie, jak ktoś tak naprawdę w pewnym momencie stwierdza, że to, no, że to na taką drogę zawodową chce przejść, nie? A no to taki, znaczy w trenowaniu to taki pewien taki moment przechodzi to, ktoś to musi przejść, że faktycznie to już jest zawodowstwo i trzeba iść tą drogą. A powiedz, co tam w tym Trzcielu działo się w twoich latach dziecinnych? Ja wiem, że ty pochodzisz z wielodzietnej rodziny. Ile was dzieciaków było w rodzinie? Co robili rodzice? Jest 6 braci, 2 siostry. Jestem trzecia, najstarsza, jestem siostrą najstarszą. No 9 osób, to robi wrażenie. Tak, a rodzice mają gospodarkę. No to czy to jest Czciel, to jest miejscowość Czciel, miasto, a ogólnie mieszkałam w Jasieńcu, to jest taka wioska, taka większa. Rozmawiałem z trenerem Wolnym, naszym złotym medalistą z Atlanty. On powiedział mi, że chyba nie ma takiego drugiego sportu ogólnorozwojowego i wyczerpującego jak zapasy. Opowiadał, że to jest jakieś bieganie po górach, rowery, kajaki. Powiedz coś o tym więcej. Co trzeba wykonywać na najwyższym poziomie, żeby zostać światowej klasy zapaśniczką? Tak, właśnie powiedział trener Wolny, że praktycznie my musimy robić wszystko. Tak, zapasy dla dzieci, taka ogólnorozwojówka, no to jest naprawdę fajna rzecz, bo wiadomo, no nie każdy będzie mistrzem, no ale zawsze ktoś tam się znajdzie, że ktoś wyfrunie i zrobi ten medal olimpijski, to jest fajne, ale my naprawdę musimy wszystko robić, i bieganie, i technika, i siła, wytrzymałość, i pływanie, wszystko możemy robić, żeby być lepszym na tej macie. A w której z tych dyscyplin, tych dodatkowych, ty czujesz się najsilniejsza? Gdzie może, gdybyś nie uprawiała zapasów, to może byś uprawiała tą właśnie dyscyplinę? Ja na siłowni się dobrze czuję. Lubię robić siłownię. Ogólnie na siłownię, nie? No, no bieg też, ale bieg, siłownia, coś takiego. A powiedz, jak sobie wyobrażasz swoje życie po zakończeniu kariery? Czy to dalej będą zapasy, trenowanie, czy może zastanawiasz się nad jakimiś innymi ścieżkami? Nie wiem, nie myślałam jeszcze nad tym, tak szczerze powiedziawszy. Na razie żyłam igrzyskami w Rio, także nie zastanawiałam się jeszcze, co tam dalej. No, no nie wiem, no zobaczymy, jak to się wszystko teraz ułoży, ale jeszcze o tym nie myślałam. A myślałaś o Tokio? Śmiejemy się właśnie z dziewczynami, że tak, że myślimy o Tokio. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Nie mówię, że nie, nie mówię, że tak, ale no zobaczymy. No, żadnej kontuzji na dzień dzisiejszy poważnej nie mam. No, ogólnie nie mam kontuzji. No, jestem zdrowa, wytrzymałość mam dobrą. Nawet mając tyle lat. Także jest wszystko dobrze. A jedynie może być to, że to, że te zgrupowania zawody, to też tak troszeczkę też męczy, nie? Trzeba to odpocząć troszeczkę i wtedy nabrać takiej energii jeszcze. A ten medal jeszcze bardziej
kusi. No jasne, że kusi. No tak, bo teraz jest brązowa, tam jeszcze inne kolory są przecież do wyboru. Powiedz, jeszcze na chwilę wrócę do tego dzieciństwa. Rozmawiam czasami z kobietami, sportsmenkami ze sportów walki. One na przykład mi mówią, wiele z nich, że jak było dzieckiem, to lepiej im się w ogóle właśnie bawiło z chłopakami niż z dziewczynami i stąd gdzieś tam ten sport walki wyszedł. Jak to było u ciebie? Bardziej lalki Barbie, czy bardziej, nie wiem, wyścigi, gra w karabiny z chłopcami? Może to drugie właśnie. No mówię, miałam 6 braci, także no u nas bywa różnie. No wiadomo, no, zabawy na dworze, takie różne, takie też chłopskie, jak właśnie też szczelanie i w ogóle te łuki, to wszystko to było też, nie? Ale lalki też były. Były lalki też. Ale co, gdzieś tam, że tak powiem, mocowałaś się, biłaś się z tymi chłopakami gdzieś już przed tą karierą zapaśniczą, gdzieś jakoś jako dziecko się tam wpasowywałaś? Nie powiem, no nieraz z bratem się biłam. Kto wygrywał? Nie wiem, bywało różnie. Ale, no tak to bywa, nie? No ale jakoś tak, no jak to, no nie wiem, no jakoś tak to... No może dlatego, że nie wiem, no zaszczepiłam to dlatego, że może wiadomo, nas było tak dużo też w domu i wiadomo, też nie mieliśmy wszystkiego tak pod nos. Trzeba było, znaczy każdy musiał coś tam sam sobie wywalczyć. Wiadomo, teraz każdy ma swoje życie i tam każdy sobie żyje fajnie i to tak każdy musiał sobie wywalczyć to samemu, że nie miał tego podane pod nos, tak? No, tak, no nieraz tak bywa, że wszystko mają, a tutaj trzeba o to walczyć.